Tam jest trochę napisane, ale powiem w skrócie. No to jest kolejny mój temat, moje kolejne wystawy. To było za przestrzenie, za horyzontem, teraz jest widnokrąg, było też światłośnienie. Także, no i był brzask, szczególnie bliski, bo tutaj w mojej pracy kobieta skupiłam na tej istocie jakby niczego świata, który powstaje z martwych. Jakiś brzask jest takim specjalnym słowem w języku polskim. Ale to była przeszłość, teraz jest widnokrąg, to kontynuacja tego. No duża moja wystawa doktoratowa to była na Uniwersytecie Warszawskim 2 lata temu. Już dużo osób tutaj obecnych widziało tą wystawę w holu Pałacu Kazimierzowskiego w Galerii UW. Natomiast to były te właśnie zestaw doktoratowy. Tutaj nie ma jednego chyba tych obrazów, malutki, różowy, tylko nie pasował do zestawu. I wszystkie są no, chyba niewidziane przez większość osób. Najnowsze tutaj na tej ścianie i trochę takich dużo, dużo starszych. Więc to są daty, więc można sobie tam przestudiować. I to jest ciągle, no ja jestem architektem krajobrazu tutaj. Czuje się ten krajobraz. Więc jest to gdzieś konkretne, to działam interdyscyplinarnie. Także gdzieś krajobraz, przyrodnicza materia, te wszystkie sprawy, które no, były zawsze obecne w sztuce, ale ja nie szukam oryginalności, tylko chcę jakby poznawać życie i świat, który mnie interesuje. No, takich wiązanka różnych moich refleksji. Dziękuję bardzo też wszystkim Państwu, którzy przybyli z różnych środowisk, z których mi współpracuję i rodzina, i z uczelni, w których pracowałam tutaj w Akademii Sztuk Pięknych, również profesorowie z różnych moich uczelni, także bardzo mi miło, że zaszczycili wszyscy mnie, no i z też najnowszej mojej uczelni przybyli Państwo z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Także jest mi strasznie miło, że wszyscy Państwo tutaj dotarli i dziękuję serdecznie za tą obecność i zapraszam do obejrzenia wystawy i do małego poczęstunku. Zaraz tutaj rozlejemy trunki wyskokowe z Panią Teresą. No i też dziękuję Pani Teresie za właśnie tutaj pracę przy organizacji, bo tutaj było trochę biegania, załatwiania i bardzo to jest duża pomoc, bo już zdarzało mi się organizować wystawy całkowicie sama, w pojedynkę ze wszystkimi jej atrybutami wystawowymi, więc to jest dosyć ciężka praca. Także dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania. Dziękuję bardzo.